O, powiem wam jedną rzecz, to mnie zażenowało w tym roku. Pamiętacie, jak w tym roku kolejna kampania letnio-jesienna, właściwie letnia, bo do jesieni nie dotrwali. Akurat no, mówię w Legii, no bo Legia walczyła najdłużej w tych europejskich pucharach, no i poza tym najwięcej się o niej pisze. Poza tym mieszkam w Warszawie, więc siłą rzeczy dociera do mnie więcej informacji na temat Legii. Trudno mi się trochę odnieść do tego, co się dzieje w Lechu, chociaż też nie najlepiej, biorąc pod uwagę, które miejsce zajmuje w tabeli. I pamiętam, że były jakieś tam kolejne te mecze, no oni strasznie tam źle grali w tych eliminacjach i prezes Mioduszewski, nie chce się bawić w ocenę jego prezesury, nie interesuje mnie to. Mioduskiego, który ogłasza, że za awans do kolejnej rundy przygotowana jest specjalna premia. Sorry, i to mnie żenuje. Ci piłkarze zarabiają kupę hajsu i jeszcze, żeby się im chciało dobrze zagrać, muszą dostawać dodatkową motywację. Każdy chyba potrzebuje dodatkowej motywacji. W NBA nie ma dodatkowej motywacji, ani w NHL, ani w NFL. To jest po prostu dobry pieniądz płacony. Ale... i każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ma płacone i wykonuje dobrą robotę. Wiecie, o co mi chodzi? A poza tym prawdziwy sportowiec potrzebuje motywacji do tego, żeby dobrze zagrać? Nie sądzę, żeby to była kwestia. Maja, prawdziwy sportowiec potrzebuje motywacji, żeby spiąć dupę, żeby zagrać, żeby się nie oś... Bo to nie była kwestia... W tym, z kim oni przegrali? Ale czasami jak patrzymy na tych zawodników po przegranych spotkaniach, naprawdę, no, dla mnie to jest trochę przykre, jak tak ludzie często wylewają te pomyje na zawodników, którym się nie chciało. Ja nie mówię o wszystkich. Naprawdę często schodzą, okay, przesmutni, przerzucają... Wiesz, to jest też inna teoria. Niektórzy trenerzy, moim zdaniem, tak to po prostu tłumaczą, że oni by chcieli, ale po prostu nie potrafią, bo byli źle wychowani jako młodzież i nawet jeżeli próbują, to po prostu nie umieją. Zaraz, sekundę, ale z kim Legia odpadła w tym roku w europejskich pucharach? Ojejku. Najpierw grali, w rundzie wcześniej grali z takimi Finami, co mieli stadion jak Kurnik w B-klasie. Z Grekami. Ale ledwo z nimi tam chyba wygrali, pamiętam. Ten mecz na wyjeździe był 0-0 chyba, tak? Czy tam 1-1. No tak. Nie, wiesz co, no dobra, ale jakby... Już sprawdzam. Rozumiecie, o co mi chodzi, że nie powinno się chyba, nie wymagają dodatkowej motywacji finansowej prawdziwi sportowcy do tego, żeby dać siebie wszystko w meczu, który tak naprawdę obnaża ich sportowo. Z Rangersami przecież. Tak, teraz no, mi się przypomina. Z Rangersami, okej. Okay. Bez Rangersami. Właśnie już tutaj jest. Dobrze. Natomiast ja mówię o tych wcześniejszych meczach. Tam pamiętam, że bo też padło takie hasło, że trzeba ich zmotywować do tego. I tu jest przygotowana specjalna premia. Mhm. No błagam. Sportowiec potrzebuje premii, żeby zagrać w meczu, który tak naprawdę nie mogą nie wygrać. Mhm. No ale widzicie, no i nawet jeżeli są te premie, no przecież taka Wisła Płock ma jakąś w ogóle ogromną premię przewidzianą za Mistrzostwo Polski. Wiecie, no ale to, czym jest Wisła, ale Legia, mając świadomość tych premii, no to przecież też chce, a też nie potrafiła, wiecie, no to... To ma być jakaś dodatkowa motywacja, no ale to nie jest tak, że jak jest premia, to oni wtedy zostawiają serce na murawie, a jak nie ma premii, to grają. No to w takim razie znaczy, że prezes robi im złą robotę, bo mówiąc coś takiego, że przygotował specjalną premię za to, żeby ich zmotywować do tego, żeby oni walczyli dalej, no to znaczy, że nie traktuje ich jak sportowców, tylko jako... W klubach zagranicznych też są premie, tylko raczej się o tym po prostu też tak nie... Dobra, słuchajcie, bo chciałem jeszcze trochę o innych tematach pogadać, a nas czas goni. Nie, bo jestem sfrustrowany tym, nie? To czuć, ale to dobrze, to cię dobrze tego słuchać dzięki temu. Bo chodzi o to, że ja sport traktuję bardzo czysto. Brzydzę się dopingiem, brzydzę się oszukiwaniem w sporcie, brzydzę się pieniędzmi, żeby nie było wątpliwości. Uważam, że dobrym sportowcom powinno się płacić gigantyczne pieniądze.